I witajcie na kanale Sebujak. Jak to pytanie, ale nie odpowiem na nie. Witajcie w dzisiejszym odcinku z linii Transformers Studio Sys. A dziś kolejna dawka przecieków na rok 2023, więc zasiądźcie się wygodnie w fotelach i zaczynajmy. Pierwszym przeciekiem będzie Transformers Generation Studio Series TF7 Orion, a raczej, jak już widzimy, odkodowana Arcee z Rise of the Beast. Co do niej nie mamy stuprocentowej pewności, ponieważ nie posiada jeszcze kodu produktu. No, miejmy nadzieję, że za jakiś czas ujrzymy ją oraz poprzednie kory, które były w poprzednim materiale z przecieków z kodami i będę mógł je tutaj potwierdzić. Co do jej trybu alternatywnego, jak widzimy, bo już jest to wiadomo, zmienia się w czerwony motor Ducati. Trybu robota na razie nie znamy, więc tutaj najprawdopodobniej będzie podobna do tego z filmu Bumblebee, ale pewnie będą tutaj jakieś zmiany w trybie robota. No dlaczego będzie korem, no to wiadomo, chodzi pewnie o skalę motoru, żeby, że tak powiem, skalował się lepiej z innymi pojazdami niż był wielkim motorem w klasie Deluxe. Ale no, zależy tutaj też od skali Arcee, jaką będzie mieć w filmie, więc może będzie mniejsza niż była w poprzednim filmie, chociaż nie wiem. Dowiemy się, jak wyjdzie film, a na razie Arcee zostawmy w spokoju i jedźmy dalej z kolejnym korem, a będzie to Transformers Generation Studio Series 86, czyli inaczej The Movie, Frenzy. No i Frenzy oczywiście, no zakładam, że będzie tutaj repaintem już wcześniej poznanego Rambla w nowościach figurek. No i ja ogólnie się bardzo cieszę, że dostaniemy obie kasetki, chociaż jak już kiedyś wspomniałem, no z artykulacją pewnych rzeczy mogłoby być tutaj lepiej, ale jestem ciekawy, jak wyjdzie w innej wersji kolorystycznej oraz kiedy, no bo na razie nie znamy fali, w której te figurki się pojawią, więc możemy sobie tylko domniemywać, kiedy będą. Niemniej jednak jedziemy z kolejnym przeciekiem, a jest to oczywiście nigdy inny jak Transformers Generation Studio Series Core 86, w sumie przekręciłem, ale nieważne, Ironhide. I nasz Ironhide również będzie repaintem naszego ukochanego Ratcheta, który już też wyszedł w klasie Core. Oczywiście zgaduję, że tutaj zmiana będzie delikatna, ponieważ nie będzie miał pewnie kogutów. Chociaż patrząc na wersję Voyager, to nie wiem, czy usuną je, czy zostawią, ale mogę zgadywać, że tak. Oczywiście akcesoria, jakie są, będą raczej podobne, no i głowa, która będzie inna, no i w zasadzie to tyle. W sumie kolejny Core Repaint, no czego można było się tutaj więcej spodziewać. Jedziemy moim zdaniem do czegoś o wiele bardziej ciekawszego, czyli Transformers Generation Studio Series 86 Brown. I tak w końcu, a raczej niespodziewanie, dostaliśmy, a raczej dostaniemy Browna, tym razem nie z filmu o Bumblebee, a w wersji z The Movie. I w sumie jestem ciekawy, jakiej skali będzie ten Brown, patrząc po tym, że mini boty zostały teraz różnie zeskalowane, nie są w podobnej skali ze sobą, na przykład Warpath jest większy od Bumblebee i tak dalej, i tak dalej. No, ja mam nadzieję, że będzie wielkościowo Huffer taki przynajmniej. Ja osobiście bardzo czekam, bo chciałbym dostać fajnego Browna z bronią i tak dalej, więc w sumie, no, fajnie, że tak powiem, że wyjdzie. No, jego tryb alternatywny to jest oczywiście taki Hammer. Ciekawe w sumie, czy dostaniemy akcesorium, które miał w jednym odcinku The Movie, czyli jakieś tam wiertło, byłoby zabawnie. Patrząc, że wersja Studio Series, mimo że nie pochodzi The Movie, dostała to akcesorium jako haha easter egg z generacji pierwszej, jej. No w sumie ciekawe, jak wyjdzie im ten Brown oraz jakiej wielkości będzie. No ja mam nadzieję, że będzie to coś ciekawego i pewnie w innych liniach pojawią się jego repainty, remoldy itp. itd. Niemniej jednak fajnie, ja, że tak powiem, czekam.
I jedziemy już z ostatnią rzeczy z przecieków, a jest to Transformers Generation Studio Series Voyager Class 86 i znowu przekręciłem, ale nieważne. Ratchet, yay, czyli kolejny Repaint to Remold. W sumie spodziewałem się tego, patrząc, że Ironhide i Ratchet zawsze po sobie wychodzą jako repaintory moldy. Mieliśmy to na przykład w tym roku z wersją z filmu Bumblebee również w Studio Series, więc spodziewałem się, że Ironhide i Ratchet w wersjach, które wyszły, wyjdą też za rok czy tam za ileś w Studio Series jako po prostu te postacie, więc no tutaj oczywiście pewnie będzie to repaint ze zmienioną główką. I w zasadzie to tyle, no ja mam nadzieję, że no dadzą jakiś inny plastik niż ten przeźroczysty, nie, a tak poważnie, no to w sumie czekam na raczej to tak samo jak na naszego Ironhide'a, chociaż w sumie no troszkę, że tak powiem, powinni jeszcze coś dorzucić do tych Deluxe Voyagerów poza inżynierią, ale nieważne, tak czy siak, no będę wyczekiwał, że tak powiem, jak wyjdzie ten Ratchet, że tak powiem. I co? Chyba jeżeli chodzi o przecieki, które tutaj mamy, to byłoby już na tyle. Piszcie, które przecieki są najciekawsze, na co czekacie i waszym zdaniem, jak to wszystko wyjdzie za rok. A ja się z wami żegnam i to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć, pa pa, yo! We'll be right back.